Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Kowalski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego. Witam serdecznie. Witam. Panie doktorze, komputer to urządzenie, które jest obecne już w życiu praktycznie każdego człowieka i również generuje bardzo wiele pożytecznych spraw, ale trzeba wiedzieć, jak z komputera korzystać, aby po prostu nie zrobić sobie, mówiąc tak kolokwialnie, krzywdy. Czyli na przykład, aby nie dopuścić do wycieku pewnych danych, posiłkujemy się tym, że pewne informacje są szyfrowane przy pomocy haseł. Jak się przedstawia ten problem szyfrowania danych za pośrednictwem haseł i czy należy zmieniać często hasła? Tu pojawiają się dwie kwestie, które można łączyć ze sobą, choć są nieco odrębne. Jeśli chodzi o szyfrowanie za pomocą hasła, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy sposób. Jeśli już, to pewnie mamy hasło, które chroni bardziej skomplikowany klucz szyfrujący, ale to jakby taka techniczna kwestia. Natomiast same hasła, owszem, używane są do kontroli dostępu. Zwykle użytkownika trzeba po pierwsze jakoś zidentyfikować i do tego służy login, który często jest publicznie znany. W wielu miejscach loginem jest na przykład nasz adres e-mail. A druga sprawa to uwiarygodnienie użytkownika przez faktyczne sprawdzenie, czy dany login należy do tej osoby, za którą ona się podaje. I tutaj tu wkracza hasło, więc faktycznie hasło służy do uwierzytelnienia użytkownika. Powinno być stosownie mocne, w rozsądnych okresach czasowych zmieniane, choć tak szczerze mówiąc, najlepiej gdyby nie było jedno, a żeby były użyte dodatkowe metody uwierzytelniania. Aż zupełnie szczerze mówiąc, hasła są ciężkie do zapamiętania. Zwykle to jest pewne obciążenie dla użytkownika, więc tam, gdzie jest to możliwe, należy robić tak, aby haseł wcale nie było. W jaki sposób przechowywać samo hasło? Czy to do poczty dostęp, tak? Bankowości elektronicznej, tam już inne hasło i na przykład jeszcze do tego dochodzi PIN w telefonie, PIN do karty, PIN do danych na karcie pamięci w telefonie. Jest tego bardzo dużo i teraz w jaki sposób przetrzymywać same hasło? Z jednej strony wielość haseł, owszem, może przytłaczać. Z drugiej strony jest w tym pewien sens. Każde hasło jest pewną barierą do przebicia. To jest trochę tak jak z zabezpieczeniem naszych mieszkań czy domów. Zwykle trzeba, no nie powiem, że sforsować, ale przedostać się powiedzmy przez furtę, przez bramę, potem jakoś poradzić sobie z kodem do domofonu, nim dotrzemy do drzwi indywidualnego mieszkania, które przecież też są zamknięte. Czyli tych poziomów ochrony w takim życiu, powiedzmy, no rzeczywistym, źle to brzmi, bo rzeczywistość internetowa jest no taką rzeczywistością jak cokolwiek innego. Tych poziomów zabezpieczeń jest wiele i to ma sens. Co do wielości haseł, robi się z tym problem. Owszem, najlepiej je przechowywać w pamięci, i tu mam na myśli nie pamięć komputera, urządzenia, tylko swoją własną, z bardzo prostej przyczyny. Nadal technologia jest jeszcze na tyle niedojrzała, aby te hasła przechowywane w naszej pamięci siłowo wyciągnąć bez naszej wiedzy, no i pewnie bez robienia nam krzywdy. Bo pamiętajmy, że gdy ktoś podejdzie do nas i będzie stosował wobec nas hakowanie, jak to się mówi, gumową pałą, to pewnie wydamy mu te hasła. Nie ukrywajmy tego. Gorzej, jeśli nie będziemy go pamiętać, bo będzie takie silne. To jest jedna rzecz. Może się to zdarzyć też, że zapomnimy hasła z tego powodu, że mamy ich wiele i dobrze jest móc się podeprzeć czymś innym. Rozwiązania tutaj ja widzę dwa. Z jednej strony może nie tyle papierowy zeszyt, chyba że faktycznie bardzo mocno chronimy go przed osobami niepowołanymi. Być może notatnik elektroniczny, tak zwany menadżer haseł, będzie lepszą opcją. Chociaż nie zapominajmy, że menadżer haseł sam też jest chroniony hasłem, ale zawsze łatwiej zapamiętać jedno hasło niż wiele.
I oczywiście ten menadżer haseł musi się znajdować w dobrym miejscu, na komputerze, któremu ufamy, gdzie też dostęp jest do niego w jakiś sposób, powiedzmy, że niezupełnie publiczny. Czyli musimy strzec również tego banku haseł, bo powiedzmy ktoś w portfelu trzyma karteczkę, a tam hasło do konta bankowego, do poczty mailowej, do jeszcze wielu innych rzeczy, hasło do alarmu w mieszkaniu. No i taka karteczka zginie i wpadnie w niepowołane ręce, a tam napisane, które hasło jeszcze do czego i adres przy okazji podany, to wtedy nie jest to zbyt rozsądne i bezpieczne. Ogólnie nierozsądne jest trzymanie hasła w pobliżu systemu, którego ono ma chronić. Trzymanie hasła na karteczce pod klawiaturą albo w zeszycie pod biurkiem i są to hasła do tego komputera, no to jest jakby, to są takie pierwsze miejsca, które można sprawdzić. Podobnie jak chowanie klucza do mieszkania pod wycieraczką. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o dość już w dzisiejszych czasach powszechnej metodzie, że nie używamy pojedynczego hasła, tylko korzystamy z autoryzacji dwu- czy też wieloskładnikowej, a więc pomiędzy nami a systemem, do którego próbujemy się dostać, zwykle jest tylko to nasze jedno hasło. Tymczasem w systemie autoryzacji dwuskładnikowej wymagane jest dodatkowe hasło jednorazowe, na przykład generowane przez token elektroniczny, który posiadamy w miejscu. Taki token może mieć postać, dajmy na to, podobną do pendrive'a. Może to być kliknięcie czegoś na telefonie, może to być hasło SMS-owe, inny kanał niż pojedyncze hasło realizowane przy użyciu innych urządzeń, to tak jak dwa zamki do mieszkania. Zgubimy jeden klucz, to jeszcze nie ma tragedii. Więc dobre hasła, pewnie rozsądnie często zmieniane, ale przede wszystkim dobrze przechowywane, a jeśli to możliwe, to autoryzacja przy użyciu dodatkowych metod. Zasada zmieniania hasła, ta częstość, z czego ona wynika? Czy to jest powiązane z tym, że ktoś, że tak powiem, korzystając w sposób nieautoryzowany z naszego komputera, czy też przechwytując jakieś dane, w końcu to hasło odkryje, czy też jest to powiązane z jakąś inną zasadą, która powoduje, że należy zmieniać to hasło, czyli na zasadzie, że ktoś, kto mówi nam, zmień hasło raz w miesiącu, bo my wiemy, że prawdopodobnie ktoś tak naprawdę z pleców podejrzał. Więc o co tu chodzi? Jeśli ktoś przechadza się po biurze i jest w stanie zobaczyć, co wpisujemy na klawiaturze, to by oznaczało, że hasło musimy zmieniać co 5 minut, dlatego że ta osoba opuści biuro, kończąc dostawę na przykład kwiatów, filmów, pizzy, tak jak to jest w filmach przedstawiane, i tego hasła użyje natychmiast. Czyli na takie podglądanie to nie jest dobra metoda. Pewnie autoryzacja dwuskładnikowa tą kwestię by rozwiązała lepiej. Częste zmienianie haseł. Niestety wydaje mi się, że w większości przypadków jest to sposób na zapewnienie dobrego samopoczucia personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo. Wymuśmy zmianę haseł na użytkownikach i wtedy jesteśmy jakby kryci. Każemy im układać trudne hasła, trudne do zapamiętania hasła i zapominamy o tym, że tych haseł jest wiele, a każemy je zmieniać często. I choć formalnie wydaje się, że zwiększyliśmy poziom bezpieczeństwa, to w praktyce, uwzględniając czynnik ludzki, może się okazać, że że człowiek przytłoczony tą ilością haseł zacznie zapisywać w dziwnych miejscach. Osiągniemy efekt dokładnie odwrotny. Więc hasło zmieniamy, no jeśli ktoś nas zmusza, żebyśmy zmienili z jakąś częstością, no to nic na to poradzić nie idzie. Trzeba pamiętać o tym, że to, co pan doktor powiedział, aby to z tymi hasłami nie było jak z drzwiami do lasu. Próbujemy znaleźć klucz do tych drzwi, a można wejść tak naprawdę z każdej innej strony, nie trzeba drzwiami wchodzić. Więc jest to również bardzo ważne i roztropne. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Proszę państwa, zmieniamy hasła, ale również w sposób roztropny. Dziękuję państwu. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa.